Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem pomidorowy.pl, aka Michał, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Minecraft. Dokładnie tak, zagrajmy w Minecraft. Kochani, jak widzicie, dzisiaj, po dzisiejszym tytule odcinka, nie będziemy zabierać się za żadne budowle, żadne zadanka od was, aczkolwiek chciałbym wrócić do zadawanych przez was zadanek, ponieważ lubię wykonywać od was zadanka jakoby taka rekompensata za to, że jednak oglądacie tę serię, więc czemu by nie? Oczywiście, że tak. Aczkolwiek zanim sobie jednak wykonamy takowe zadanka, to chciałbym jeszcze dzisiaj zabrać się za swój challenge, który sam sobie wymyśliłem. Jest on za sprawą ostatniego streama, który miał miejsce jakiś czas temu na moim kanale, czyli dokładnie w zeszłym roku, ponieważ ostatni raz w zeszłym roku streamowałem Minecrafta z mojego save'a. Kochani, dzisiaj zgodnie z obietnicą ruszamy w końcu na Nether. Po dłuższym, że tak powiem, zwlekaniu w końcu wyruszymy sobie na Nether i zobaczymy, co tam ciekawego w trawie piszczy. Mam nadzieję, że fajny teren nam się ogarnął, ponieważ no jestem ciekaw tego, co tam będzie na nas czekać. Oczywiście, żeby sobie troszeczkę co nieco utrudnić, to ustawimy sobie tryb gry na prawdopodobnie normal, tak więc to, co widzicie tutaj, czyli gotowane wieprzowina, gotowany kurczak oraz chlebek, no to powinno nam w zupełności starczyć, jeżeli chodzi o potyczkę z potworami, które będą na nas tam czekać. Tak więc pozwólcie, że ja teraz zrobię malutkie cięcie, pójdę spać i widzimy się przed portalem. Okej? Dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie to oczywiście będzie przespanie się i przemyślenie dokładnego planu. Nastał już poranek. Więc teraz schodzimy sobie w dół. Oczywiście, że tak. Przypomnę mniej więcej, gdzie ten mój portal do Netheru się znajduje, ponieważ może są i osoby, które nie do końca wiedzą, gdzie on dokładnie jest. Tak jak widzicie, jeszcze raz przypomnę po dłuższej chwili, jak to mniej więcej wszystko się prezentuje. Tak oto moja farma się prezentuje. Tutaj jeszcze nie zacząłem prac, aczkolwiek tutaj będzie coś bardzo fajnego, coś co po prostu wydaje mi się, że efekt końcowy tego pomieszczenia będzie miał takie jedno wielkie wow, aczkolwiek wszystko w swoim czasie. Na razie jeszcze są prace w toku, tak więc na razie jeszcze nic nie ruszyłem, aczkolwiek mam zamiar do tego przysiąść. Tak więc schodzimy sobie w dół, moi kochani, tutaj teraz tędy w dół. Tutaj mamy kolejny, że tak powiem sobie, kolejną farmę, ale to już zdążyłem wam również i na streamie pokazać, że udało mi się tutaj ściany ze zwykłego kamienia zastąpić tymi ceglanymi. Tutaj również mam zamiar za to się zabrać, aczkolwiek powoli do przodu. No i teraz jesteśmy w piwnicy, którą również trzeba będzie jakoś zadbać, ponieważ no wygląda tutaj jak pół dupy za krzaka, a lepiej, żeby wyglądało to o wiele lepiej. Dobra, tak więc ustawiamy sobie normalny poziom trudności i od teraz, od tego momentu, jak słyszycie pająki słychać, od tego momentu wchodzimy i zobaczymy, co ciekawego na nas będzie czekać w Netherze. Tak więc, let's go! Napijmy się. Wczytywanie terenu. Okej. Ładuje nas. Widzę tutaj spadki FPS-ów, ponieważ teren się ładuje. Oj, oj, o kurde. Ale mnie na samym starcie powitano. O kurcze, co tutaj mamy? Co tutaj jest za ten? Blok magmy. Okej, blok magmy. To sobie zabierzmy ten blok magmy, bo przyda nam się do jakichś niecnych eksperymentów. Ogólnie to mam teraz pewien pomysł na powrót tej serii z Minecraft, tylko nie wiem, w które dni tygodnia chcielibyście odcinki, bo jako że Minecraft jest raz w czas na moim kanale, czyli w zasadzie bardzo rzadko, to fajnie byłoby ustalić jakiś harmonogram na tą serię, wiecie? I tak teraz mam do was pytanie, czy odpowiadałoby wam, jakby w sobotę właśnie wlatywał, nie wiem, pod wieczór Minecraft i w niedzielę na przykład, że byłaby to taka seria coś na weekend bardziej. Co wy na to? Dajcie oczywiście znać w komentarzach, bo jestem chętny do jakiejkolwiek tutaj współpracy z wami, żebyście wy mogli również wyrazić swoje zdanie. Dobra, warto byłoby teraz tutaj posprzątać, bo trochę nabałaganiliśmy, tak lekko mówiąc. A mam na myśli to, że fajnie byłoby brukiem to jakoś ogarnąć.
Dobra, na razie sobie nie interesujmy się tym. Później posprzątamy. Zobaczmy, jaki nam tutaj teren się wygenerował. O, widzę tutaj dużo lawy. No to powiem szczerze, że żeśmy się pojawili tak jakoś dziwnie na dole. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że ma to trochę związek z tym, że w piwnicy mamy portal. Wydaje mi się, że to ma jakiekolwiek znaczenie w momencie, kiedy, gdzie dokładnie ten portal postawimy, bo w momencie, kiedy przykładowo mamy portal na dole, no to zwykle w netherze możemy pojawić się również na dole. Aczkolwiek też słyszałem głosy takie, że to niby jest bez różnicy, gdzie postawimy portal, bo to, gdzie nas portal jakby wygeneruje nam miejsce, to jest jakby randomowe miejsce. Oj, mamy tutaj Pigmana. Siema, Pigman. Co? Co chcesz mi powiedzieć? Aha, dobra, beknąłeś mi, spoko, zajebiście. Pozdro 600, ziomeczku. Tak, przy okazji sobie kwarc zbierzemy, bo czemu by nie? Netherrack też się w sumie nam przyda, bo będziemy mogli zrobić taki prowizoryczny kominek. A nie, czekajcie. A czasem w tym? Od tej wersji nie wprowadzili takich już kominków, których moglibyśmy sobie zrobić? Bo w którejś wersji pamiętam, że wprowadzili coś takiego. Tylko nie wiem, czy właśnie w tych nowszych, czy jeszcze w tej wersji. A przypomnę, że mam wersję 1.12.2, jeżeli chodzi o paczkę modyfikacji. Bo jeszcze nie mam zaktualizowanej paczki modów i będę musiał napisać do ciapa tego, czy nie chciałby czasem zaktualizować. Chyba, że wy macie coś ciekawego do zaoferowania, no to piszcie w komentarzach, to ja z chęcią jestem skory na jakąkolwiek dyskusję i ewentualnie można by nawet zaktualizować paczkę modów. O kurde, co was tutaj tak dużo? Co wy tutaj robicie? Dobra, nie chcę ich atakować, bo to się skończy dla mnie naprawdę żałośnie. Więc idźmy dalej. Idźmy dalej, zobaczmy, co tutaj ciekawego będziemy mieli. Mam tylko szczerą nadzieję, że nie skończy się to dla mnie tragiczną śmiercią, bo mam 27 level. A trochę się cykam, nie powiem, że nie. Więc lećmy do przodu, lećmy do przodu. Cały czas jakoś tak dziwnie ten czerwony punkt tutaj lata. Tu, gdzie ja właściwie do przodu idę. To mnie trochę niepokoi. Patrzcie, jak już żeśmy się oddalili. Coś mi śmierdzi, że niedługo będzie jakaś tutaj wielka dziurwa. Aczkolwiek nie chcę przepowiadać przyszłości. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie poleciliśmy do przodu i to jakiś srogi kawał do przodu żeśmy polecieli. Znowu gdzieś się zbliżam. Widzicie? Widzicie na mapę? Chyba zaraz będziemy mieli tutaj jakąś tam dziurę. Bo to zbyt podejrzanie wygląda, ta lawa. Chyba, że jesteśmy nad lawą. Zobaczmy. No może nie aż tak. Lećmy do góry. Bardziej do góry, do góry, do góry. Nie, no autentycznie, jesteśmy teraz nawet wyżej. Co jest grane? Gdzie my jesteśmy? Ile żeśmy tego netherracka zebrali, ja pierdzielę. To trochę jest przerażające już. Troszeczkę przerażające to jest. Aczkolwiek zobaczymy. Weźmy, pokopmy w tę stronę teraz. O, i teraz slalomem do góry. A tu się okaże, że zaraz jakaś taka wielka lawa na nas spłynie i dopiero będziemy mieli przesrane. Okej, tu kwarc jest. Nie wiem, kwarc w takim miejscu to dla mnie jakby jest oznaka tego, że gdzieś jesteśmy w miarę blisko, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć. No właśnie, dokopaliśmy się. Dokopaliśmy się do czegoś takiego. I co my tutaj mamy na tej górze? Dobra, chłopaki, wiem, że wy tutaj, nie wiem, jesteście zdenerwowani, ja to wszystko rozumiem. Ale pozwólcie mi tutaj działać. O kurde, smok tu jest, ja pierdzielę. O kurde,
Tego się nie spodziewałem. Na 8, 8. O! Czy ja dobrze słyszałem? O, jest Soul Sand. Zajebiście, będziemy mogli sobie Soul Sand wziąć. Czyli piasek dusz, innymi słowy. Dokładnie, piasek dusz. Pamiętam, że kiedyś w starym Minecrafcie łatwiej się ten piasek dusz kopało mieczem, aczkolwiek teraz widzę, że łatwiej się robi to łopatą. No ja już mam takie przyzwyczajenie z bety którejś, że po prostu się mieczem kopało, albo z alfy. I pamiętam, że wtedy szybciej można było go wykopać. No aczkolwiek, no mówię, no to już zależy jakby, to jest kwestia przyzwyczajenia w zasadzie, nie? Co to za dźwięki były? Co to ma znaczyć? W ogóle, co to jest? Czy tutaj coś na dole jest? Jakiś taki dziwnie cień padł. Byle bym mógł znaleźć portal, bo troszeczkę będzie przesrane, jak się okaże, że ten, że nie znajdę portalu. Dobra, wiecie co? Co by można było tutaj zrobić, żeby był tu jako tako punkt widokowy? No, zróbmy coś takiego. Zjedzmy sobie kurczaczka z rożna. Patrzmy dalej. Tu pamiętaj, że zaraz będziesz musiał wracać. Znaczy, no może nie do końca zaraz, ale... O kurde! Jezu! O kurde! Frajer! Pal gumę stąd. Pal gumę stąd. Co on ma taki daleki zasięg? Okej. Ale mam jeszcze ten... wieprzowinę. Dobra, idźmy do przodu dalej. Jezu, ściga mnie. Frajer. Dobra, spadamy stąd. Chciałem tam iść zobaczyć dalej, czy tam czasem nie ma żadnego tego. Jak to się mówi, jak to się nazywa? Jakiegoś takiego, nie wiem, jakiejś twierdzy neterowej czy cokolwiek. Ale się okazuje, że tutaj nie ma nigdzie. Dobra, to idźmy tędy teraz. Wiecie co, może najlepiej pójdźmy z powrotem do portalu. Tak myślę, że byłoby najlepiej. I z portalu byśmy poszli... gdzie moglibyśmy pójść z portalu? Tędy nie szliśmy. Halo, co to ma znaczyć? Z portalu byśmy poszli zupełnie może inną mańkę, to wtedy byśmy się dostali. Ha, teraz dobre pytanie w ogóle, Michał. Tak, ty to masz zajebistą, jak to się mówi, orientację w terenie. Bo teraz nie pamiętasz za bardzo, gdzie jest twój... No. Gdzie jest twój... No, jak to się nazywa? No wiecie, o co mi chodzi. Gdzie jest twój... No i patrz, zapomniałem, no kurde. Teraz już nie pamiętasz, gdzie jest twój tunel. No, tak więc wiecie co, poczekajcie, ja tutaj postaram się znaleźć i zaraz do was wrócę. O ile ten to zaraz nie potrwa, nie wiadomo jak długo, tak więc... Po raz kolejny dla was to będzie tylko kilka sekund, dla mnie to będzie... poszukanie tego... miejsca. Kurde, nie podoba się mnie to, wcale, a wcale. Tak więc zaraz jestem. No, kochani, mamy mały problem. Nawet nie mały bym powiedział. Bo nie za bardzo wiem, gdzie ja się teraz wykopałem. Oj, 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 oj. Ale słabo. Nie do końca wiem, gdzie ja się wykopałem i teraz mamy malutki problem. Bo nie mam pojęcia, gdzie dokładnie jest mój portal. Co za tym idzie, będę musiał naprawdę teraz mocno szukać. Wolałem takich rzeczy uniknąć. Ale... ale wygląda na to, że chyba zgubiłem portal. Niedobrze, niedobrze. No, nie ma go. Nie ma go, dosłownie nie ma. Oj. Hmm.
Przestaje mi się to powoli podobać, więc pozwólcie, że jeszcze zrobię malutkie ZW. I jeszcze raz poszukam go, bo to nie jest możliwe, że on gdzieś się, nie wiem, zawieruszył. Ten tunel w sensie, nie? Do portalu. Tym bardziej, że to gdzieś tutaj było, pamiętam, bo pamiętam, jak tutaj przeszedłem. I gdzie się wykopałem, no? Tu na pewno, nie? Tu tym bardziej, więc pozostaje nam tylko gdzieś tutaj szukać takiej dziury. No to jest strasznie dziwne teraz, co ja tutaj widzę. To tak jakby ten tunel zniknął. No, powiem wam, kochani, że jest słabo, jest bardzo słabo, bym powiedział. Bo już nie wiem, gdzie dokładnie jestem. Już nie jest mi za bardzo do śmiechu. Najgorsze jest to, że jeżeli nie uda mi się teraz znaleźć, no to jesteśmy w czarnej dupie. Jesteśmy w czarnej dupie, tyle wam mogę powiedzieć. Jeżeli mi się nie uda teraz tego miejsca znaleźć. A wiem, że mi się nie uda. Bo w ogóle polazłem zupełnie w inną stronę niż powinienem. Może inaczej. Wiecie czego, co ja żałuję, że nie zrobiłem? Żadnego, kurde, znacznika. To jest w ogóle nauczka na przyszłość. Tak więc od dzisiaj, po dzisiejszym dniu, jak będę chciał znowu sobie iść w podróże jakiekolwiek, to zapamiętaj, żeby ogarnąć znacznik jakikolwiek. Bo... no właśnie, wygląda to jak wygląda i teraz sami widzicie, że po łebkach muszę szukać. A niezbyt mi się to widzi, szczególnie, że... Nie wiem, gdzie może być teraz ten portal. Autentycznie nie wiem. Powiem wam tak, tutaj widzę jakiś punkcik, więc po prostu będziemy sobie tutaj tą Z-ką przybliżali tą mapę co jakiś czas, bo ja widzę, że w tamtą stronę coś jest. Coś takiego podejrzanego, jakiś tunel czy coś. Taki ja odnoszę wrażenie. Już jesteśmy nawet pod tym, bym powiedział. Oj. O, patrzcie, Netherrack. Patrzcie, gdzie żeśmy się dokopali, dosłownie do nicości. Tak więc okej, czyli możemy sobie ten korytarz już, powiedzmy, zaklepać, że to nie tędy. To w takim razie, gdzie jest moja chata? To jest doskonałe pytanie, na które po dziś dzień nie znam ani ja, ani nikt odpowiedzi.
Kurde, a tyle teraz tego netherraka zdobędę, że to jest masakra, nie? Tylko mówię po prostu, chciałbym tą chatę odnaleźć, no kurczę. Patrzcie, ile tego netherraka mam, w ogóle to jest masakra, nie? A, chaty jak nie było, tak dalej nie ma. Dobra, możemy sobie, na szczęście się przygotowałem pod tym względem, więc zróbmy sobie kolejnego tego kilofa. O nie, najgorzej. No tego jeszcze nie grali, żebym ja, kurde. To widać, że ja muszę częściej chyba w tego Minecrafta grać. Bo naprawdę masakra, dosłownie masakra. Dobra. Jak ja mam się teraz stąd wydostać? Weźcie mi, powiedzcie. O, znowu Johnny Mielony. To nieźle się, kurde, przekopałem. Dobra, to teraz postaram się z tą mapką trochę polatać, tutaj może coś znajdę. No więc widzimy się znowu za jakiś czas. Oj, to będzie najbardziej chyba pocięty odcinek ever. Ja pierdziele, no nie. No tak, mogłem przewidzieć, że to się tak skończy. I cały misterny plan poszedł w piździec. Nie dość, że kurde zgubiłem chatę, to jeszcze wpadłem do lawy i zginąłem. I cały mój dotychczasowy progres poszedł się kochać. Tak więc mam nauczkę na przyszłość i będę pamiętał, żeby zawsze oznaczać punkty, gdzie chcę iść. Tymczasem dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o tym. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Minecrafta, nie tylko. Napiszcie jeszcze raz w sekcji komentarzy, w jakie dni chcielibyście Minecrafta, czy chcecie bardziej, żeby na weekend gdzieś tam w wieczornych okolicach jako dodatkowy content wlatywał, czy może gdzieś tam w międzyczasie, jak będę miał ochotę, to nagram i tyle. Dobra, ja się odmeldowuję. I tym niezbyt pozytywnym akcentem kończymy ten film. Na razie i trzymajcie się i cześć.